Dorota Sowa. Witam Państwa z krańca Polski. Jesteśmy dzisiaj bowiem w Czarnej, w powiecie bieszczadzkim, a dokładnie w miejscowości Bystre, skąd rozciąga się wspaniały widok na naszego sąsiada, Ukrainę. Losy tych ziem były bardzo burzliwe, ale dzięki tym śladom przeszłości to jeden z najciekawszych terenów Bieszczadów. Władze gminy dbają, by przeszłość i współczesność tworzyły spójny obraz tych ziem. Zobaczmy. W programie kraina malowniczych cerkwi i kamiennych krzyży, dzikość i piękno jaskini, bieszczadzka heca z gospodarstwem, artyści w baraku, historia ze złomowiska, rzeką do Morza Czarnego oraz atrakcje z prowu. Czarna to malownicza gmina górska o charakterze rolno-leśnym, położona w powiecie bieszczadzkim. Po wojnie na kilka lat włączona została do Związku Radzieckiego. Są to tereny w ponad 60% zalesione. W skład gminy Czarna wchodzi 17 miejscowości, w 12 mieszka niemal 2,5 tysiąca osób. 5 wsi jest niezamieszkałych, tak jak ta. To wieś Rosolin. W okresie międzywojennym mieszkało tu niemal 200 osób. Dziś pozostały po niej jedynie zdziczałe sady i fundamenty zabudowań. Ocalała cerkiew przeniesiona została do skansenu w Sanoku. Gmina ma nieskażone środowisko, nie ma tu przemysłu, a cały teren to obszar chronionego krajobrazu z dziką bieszczadzką przyrodą. Ewenementem w Bieszczadach jest grota w Rosolinie. Aby tam dotrzeć, trochę się trzeba natrudzić, ale warto. Szczególną atrakcją tej gminy jest grota w Rosolinie. Wyrzeźbiona przez potok Czarny, stanowi tu wyjątkowe miejsce. To dzikość i piękno przyrody w najlepszym wydaniu. Nie dziw, że zainteresowali się tym miejscem filmowcy. Kręcono tutaj sceny do kultowego serialu Wataha. Nasza gmina, można powiedzieć, że leży na końcu Polski, ale za to w pięknych Bieszczadach. Wydaje się jednak, że tutaj turyści mniej przyjeżdżają, mniej znają te miejsca. Czy chcecie to zmienić? Robimy wszystko, żeby tych turystów było zdecydowanie więcej. Faktem jest, że jeżeli ten turysta jedzie tutaj do nas, w te miejsca, to często pada takie stwierdzenie, jadę tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, ale my witamy turystę w taki sposób. Tu anioł mówi dzień dobry. I staramy się, żeby ten turysta naprawdę miał tutaj wiele atrakcji, które przygotowaliśmy dla niego. A tutaj są oczywiście zabytki architektury cerkiewnej, gdzie na terenie gminy jest ich aż 6. Oprócz tego jest sieć szlaków turystycznych ponad 50 kilometrów. Turystyka konna, kilka stadnin konnych. Można też podjechać nad Zalew Suliński i tam sobie popływać i połowić ryby w rzekach. Także jest tu przede wszystkim spokój. To jest ten atut, że tu nie ma tych tłumów i to zaczynają turyści doceniać. O
Olchowiec to osada, która dzięki bliskości Jeziora Solińskiego, a także wyjątkowym krajobrazom, stała się w gminie enklawą dla turystów. Ale tutaj także na 5 hektarach powstał azyl dla dzikich zwierząt. Trafiają tutaj zwierzęta chore po wypadkach, te, które nie mają szans wrócić do środowiska. Wspaniała inicjatywa. Jest to pierwszy w Polsce taki azyl. Na terenie gminy znajduje się europejski dział wodny dzielący zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. To potok Mszaniec. Wpływa do Dniestru, a potem do Morza Czarnego. Przy wysokiej wodzie teoretycznie można powiedzieć, że moglibyśmy kajakiem dopłynąć na przykład na wakacje nad Morze Czarne. Drewniane cerkwie to prawdziwe bogactwo gminy Czarna. Stanowią świadectwo historii tych terenów. Jest tu ich 6. Wszystkie należą do szlaku architektury drewnianej, co dowodzi ich dużej wartości historycznej. Czy to jest jedyna cerkiew na tym terenie, która nie została przemianowana na kościół katolicki? No akurat się tak zdarza, że nasze stowarzyszenie, czyli Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki, remontuje 2 cerkwie, które są nieprzemianowane, Liskowate i właśnie Bystre, a jeszcze jest w Olchowej cerkiew, która jest co prawda mała, ale też jest nieużywana do celów kultowych. Wiemy, że ta jest charakterystyczna, ta, przy której jesteśmy, dlatego że jest to prawdopodobnie jedyna taka trójkopułowa, czyli taka typowa ukraińska cerkiew. No, precyzyjnie mówiąc, jest to jedyny taki przykład w Bieszczadach stylu narodowego, kierunek ukraiński. Duży obiekt, być może jest to największa cerkiew w Polsce drewniana, a na pewno jest w pierwszej piątce gigantów. No takiej się trafiło, że poprzez to nieużywanie, no, brak takiej opieki, to są lata zaszłe, no doszło prawie do katastrofy budowlanej i trzeba było ją ratować. Uratowana została. No jest w trakcie ratowania, tak muszę powiedzieć, jaki jest stan rzeczywisty. Co w tej cerkwi jest najcenniejsze? Bo oczywiście to, co widzimy, czyli ta precyzyjna praca ciesielska jest widoczna. A co wewnątrz? Więc wewnątrz pozostała rama ikonostasu. Mamy ołtarz cerkiewny, gdzie mało się zachował w różnych obiektach, bo one były likwidowane, jak przejmowane na kościoły. Mamy dużo przedmiotów związanych z liturgią, z religią z terenu już całych Bieszczadów. One są tu gromadzone z uwagi na to, że no, miejsca czasem nie było na to. Świątynia w Polanie to najstarsza zachowana cerkiew w Bieszczadach. Cerkiew w Michniowcu nawiązuje do budownictwa bojkowskiego. Nawa na planie ośmioboku jest rzadkością w karpackich cerkwiach. Cerkiew w Czarnej wyróżnia unikatowa konstrukcja, zwłaszcza klasycystyczna fasada z portykiem zwieńczonym trójkątnym szczytem, który opiera się na drewnianych kolumnach doryckich. Bieszczady mają swoich artystów, którzy tu znaleźli natchnienie. Wśród nich jest Adam Łysy-Glinczewski. Przyjechał tu 40 lat temu z Wrocławia i został. Rzeźbi, tworzy ozdobne przedmioty oraz pisze i śpiewa piosenki. Wesoło, beztrosko brzmiał śmiech.
aby spotkać bieszczadzkich twórców i poznać ich dzieła, warto wybrać się do galerii Barak. Dzień dobry. Dzień dobry. Praca w Re, widzę. Prowadzicie galerię chyba najstarszą tutaj w Bieszczadach, to prawda? Tak, ja bym powiedział, że to jest chyba jedna z najstarszych wiejskich galerii w Polsce, działających nieprzerwanie niemal od 30 lat. To jak wam się to udaje? Tak, udaje nam się po pierwsze dlatego, że to się wzięło z pasji. To znaczy sami jesteśmy artystami, ceramika zdobyła nasze serca i zabrała nas z dziedzin, którymi się wcześniej zajmowaliśmy, czyli malarstwa i rzeźby. Mąż był rzeźbiarzem, ja malowałam, a ceramika gdzieś nas odciągnęła i mamy bardzo wielu znajomych, przyjaciół, którzy się również zajmują czy rękodziełem, czy innymi dziedzinami sztuki. Jest ich tu bardzo wiele. Ludzie są tutaj nieprzeciętnie zdolni, utalentowani, wrażliwi. Bo nie da się obojętnie przechodzić obok przyrody, obok starych zabudowań, obok tych cerkwi, które tutaj jest akurat na terenie naszej gminy bardzo dużo. I nie zastanowić się nad historią tych ludzi, którzy tutaj żyli przed nami. I też jest wtedy taka chęć w człowieku, żeby coś po sobie pozostawić dla przyszłych pokoleń. Ech, było warto, wybór był trafny, niewielu ludzi tak ma. To swoje miejsce, przestrzeń otwartą i kilka przed sobą lat. W gminie jest wielu pasjonatów pozytywnie zakręconych. Odwiedzam jednego z nich. Stworzył zadziwiające muzeum. Ponad 5000 eksponatów, wszystko uporządkowane. Skatalogowane. No, straszna praca, tytaniczna. No, trzeba to lubić. Myślę, że żeby coś takiego otworzyć, trzeba to lubić. Znaczy, to się lubi, nieraz nienawidzi, ale się na drugi dzień wraca do tego, więc trochę czasu to zajmuje, tak? Ale to jest fajne, takie podróż, odkrywanie tak, przeszłości. Cały czas jakby pracuję, bo coś dokładam, coś zmieniam, ale pierwsza ekspozycja, tak jak oprowadzam, opowiadam najczęściej, to zaczyna się od czasów takich bardziej odleglejszych, tutaj jest religia, tutaj akurat gdzie się znajdujemy element takiego bardziej gospodarstwa domowego, troszeczkę takich jakichś dokumentów, które zebrałem. No, przerywnikiem jest pierwsza wojna światowa, której zaraz tam dojdziemy. No a później zaczyna się świat rzemiosła, czyli właśnie kowalstwo, wiadomo, ciesielstwo, obróbka drewna, rolnictwo, no i na końcu przemysł. Zwłaszcza skupiłem się na gminie Lutowiska, Czarnej, Uszczyk Dolny. To są najwięcej eksponatów. Pojawiają się różne elementy maszyn parowych, tak, różne narzędzia, które służyły do zrywki, ścinki drewna, do obróbki. Jakieś właśnie ogromne kadzie, które służyły do produkcji potaszu. Bieszczady to zawsze było drewno. To był tutaj bardzo ważny, najważniejszy surowiec. Oczywiście w dawnych czasach nie można było go wywieźć, więc powstawały potaszarnie, huty szkła. Jak widać, te właśnie stopione takie elementy. A później oczywiście koniec XIX wieku jest to ogromny rozwój właśnie przemysłu drzewnego, przemysłu naftowego też. A cegielnie? Cegielnie. No cegielnie jak wszędzie. Ja je uwielbiam, bo cegły to są takie kartki historii. Czyli na nich oczywiście pojawiają się różne nazwy cegielni, tak, nazwy właścicieli, jak również też oczywiście różne herby, tak, tutaj godło, Austro-Węgier. Pojawiają się oczywiście też, jednak najbardziej uwielbiam na cegłach, same odciski palców ludzi, którzy je wykonywali, jak również różne takie, tutaj nietypowe odciski zwierząt gospodarczych, wiadomo, te cegielnie były polowe, tam coś sobie przebiegło. Ciekawostką jest na przykład cegła z odciskiem stopy dziecka, które sobie gdzieś tutaj właśnie cegielni lwowskiej gdzieś tam sobie przebiegło. No, są to takie właśnie odciski historii. Bo ważni są też mieszkańcy. Co dla mieszkańców gmina przygotowuje, żeby oni też czuli się w tej gminie dobrze, żeby nie odstawali od innych regionów? Gmina na pewno chciałaby poprawić infrastrukturę drogową i to robi. I to
właśnie dzięki tym programom rządowym, które teraz są w tej chwili wdrażane, ponieważ wcześniej nie wpisywaliśmy się w różnego rodzaju projekty. Poprzednio to żeśmy tracili na tym, że jest nas tu mało, nie mamy takich połączeń z innymi drogami wyższej kategorii, a teraz to się zmienia i myślę, że będzie coraz lepiej. Czyli Polski Ład. Co w ramach Polskiego Ładu udało się zrobić? W tym roku na inwestycje drogowe przeznaczymy prawie 5 milionów złotych. I tak mniej więcej 5 kilometrów dróg zostanie dodanych do użytku, ale nie tylko drogi z Polskiego Ładu, bo jeszcze muszę dodać, że pozyskaliśmy środki na przebudowę oczyszczalni ścieków i, co jest ważne, na termomodernizację budynku gminy, gdzie mieści się też ośrodek zdrowia, a wiadomo, żeby to ciepło nam nie uciekało gdzieś tam w powietrze. Łącznie z tej pierwszej części tego Polskiego Ładu otrzymaliśmy dofinansowanie 7,5 miliona. Gmina ma nieskażone przemysłem środowisko. Sprzyja to rozwojowi rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności. I w tym kierunku zdecydowali się iść państwo Bachniukowie z miejscowości Lipie. Nazwaliście gospodarstwo Bieszczadzka Heca. Bardzo chwytliwy tytuł, ale zupełnie nie kojarzy się z ziołami i przetworami. Skąd ta nazwa? Bieszczadzka Heca jest dlatego, że całe to nasze gospodarstwo i cała nasza relacja to jest taka jedna wielka heca. Zaczęło się od tego, że się znielubiliśmy, później się pokochaliśmy, no i wyszła taka heca bieszczadzka. Czym się zajmujecie? Niech pani opisze, bo widzę tutaj są krówki, kurki, świetne wyroby, zioła, no i cała okolica. My połączyliśmy moją pasję do ziół, zielarstwa i przetworów z męża pasją do krów i w ogóle bydła mlecznego, no i zwierząt. I razem tak planujemy właśnie hodowlę, przetwórstwo, zbieractwo. Jak duży areał? 21 hektarów, tak? W tej chwili mamy około 21 hektarów, ale w planach jest kolejne 20, które będziemy też dzierżawić jeszcze. Więc areał się ciągle zwiększa. Plus nieograniczony areał Bieszczadów, gdzie rosną wspaniałe zioła, bo pani pasją jest zbieranie ziół. Tak, tak. Ja przyjechałam tutaj w ogóle właśnie dlatego, żeby móc zbierać te najmocniejsze, najczystsze, takie piękne zioła, no, które są tu wszędzie. Tu wystarczy wyjść na podwórko i już jest cała masa pięknych, cudnych, zdrowych ziółek. Ja jestem zakochana po prostu w każdym źdźble tutaj trawy bieszczadzkiej. I jakie wyroby pani przygotowuje? Głównie syropy, herbatki, no i oczywiście powidła i sole ziołowe. Uwielbiam sole ziołowe i to jest coś, co chyba w ogóle ludzie lubią, bo one schodzą, że tak powiem, na pniu. I rozpoczęliście także wyroby z mleka waszych krów. Tak, no rozpoczęliśmy to troszeczkę na wyrost, bo na razie robimy sery z mleka krów z zaprzyjaźnionego gospodarstwa, ponieważ nasze krowy mają jeszcze tydzień, dwa i dopiero zaczną dawać mleko. Ale że my uwielbiamy te nasze sery, więc już je robimy, już organizujemy sobie mleko i na razie na własny użytek, ale planujemy faktycznie sprzedawać i są pytania właśnie, czy bylibyśmy chętni, żeby produkować i dowozić tutaj do lokalnych sklepów i restauracji. Bo działa pani w ramach rolniczego handlu detalicznego. Tak, tak, to też taka fajna historia, bo zastanawiałam się właśnie, jak to zrobić, żeby móc legalnie wytwarzać. Ale jak patrzyłam na działalność gospodarczą i przetwórstwo, no to wydawało się to w ogóle straszne. Nie dość, że ogromne nakłady finansowe, żeby w ogóle to rozpocząć, no to jeszcze miejsce, no coś strasznego. I dowiedziałam się tutaj w naszej agencji, że jest coś takiego jak rolniczy handel detaliczny. I ja jako rolnik mogę faktycznie robić to u siebie w kuchni, normalnie, tak jak ja lubię i sprzedawać. Hodowla krów to nowy pomysł w tym gospodarstwie? Pomysł nie jest nowy, bo jak Państwo widzą, jest Bieszczadzka Heca, twarzą Bieszczadzkiej Hecy jest krowa właśnie.
więc marzyliśmy o tym od samego początku. Jednak dopiero teraz było nas stać na to, żeby zrobić taki zakup, ponieważ są to krowy sprowadzone z Austrii i jest to bydło Simmental Flegwi. Bardzo wysokomleczna rasa, no ale o tym dowiemy się dopiero tak naprawdę za jakiś czas. No i marzenie mojego męża właśnie, żeby tą rasę tutaj sprowadzić na Podkarpacie. Za co cenicie ten zakątek wasz? No przede wszystkim za to cudowne powietrze, za spokój, relaks, no ziółka i możliwość życia tak spokojnie, jak dawniej, zdrowo. Niemal co drugi pracujący mieszkaniec gminy Czarna zajmuje się rolnictwem, leśnictwem bądź łowiectwem. To między innymi dla nich wprowadzono zmiany w naborze programu dotyczącego usług rolniczych. Trwa nabór na kolejny program dotyczący usług rolniczych. Ta edycja wprowadziła zmiany polegające na tym, że są dodatkowe usługi z zakresu leśnictwa, z zakresu zagospodarowania i utrzymywania urządzeń wodnych, jak również mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń rolniczych, leśnych, a także budynków gospodarczych. Wysokość wsparcia na jedno gospodarstwo do wyczerpania limitu to jest 500 tysięcy złotych. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest bardzo szeroki. Ja zapraszam i odsyłam wszystkich zainteresowanych na naszą stronę agencyjną bądź korzystania z porad pracowników agencji. Do tej pory były w systemie standardowym prowadzone 3 nabory. W wyniku tego Podkarpacki Oddział Regionalny podpisał 94 umowy na kwotę 36 milionów. Rolnicy chyba byli trochę pokrzywdzeni, bo osiągając wiek emerytalny nie mogli przejść na emeryturę, jeżeli nie przekazali gospodarstwa. Teraz to się zmienia. W tej chwili rolnik przechodząc na emeryturę nie musi przekazać swojego gospodarstwa. Osiągając wiek emerytalny 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna i 25 lat ubezpieczenia składkowego dostaje emeryturę w całości. To jest postulat od wielu lat dostrzegany przez rolników i jakby czuli się oni przez to bardzo pokrzywdzeni, bo szewc, handlarz, sklepikarz mógł swój warsztat prowadzić nadal, mimo że przeszedł na emeryturę. Zwróciliśmy uwagę na ten temat i od 15 czerwca rolnicy przechodzący na emeryturę, a nie przekazujący swojego gospodarstwa, otrzymają w pełni emeryturę. Bieszczadzka Sobania, impreza związana z początkiem wakacji. Ta impreza pewnie nie miałaby szans się odbyć, gdyby nie inwestycja, która została niedawno ukończona. Tak, jest nam niezmiernie miło potwierdzić, że w październiku 2021 roku oddana została do użytku ta właśnie inwestycja, sfinansowana ze środków zewnętrznych, ze środków europejskich, ze środków PROW. I mamy nadzieję, że będzie służyła tutejszemu społeczeństwu, mieszkańcom, turystom, jako takie miejsce, gdzie można miło spędzić czas, gdzie można będzie tętniło muzyką, dobrą energią, pozytywnymi wibracjami. Było potrzebne? Bardzo było potrzebne. Takiego miejsca w gminie Czarna do tej pory nie było. Brakowało tego i to dzięki naszej pracy pracowników Urzędu Gminy w Czarnej, jak również członkom naszego koła udało się spełnić takie marzenie w tamtym roku. No właśnie, skoro już jest taki obiekt, to z pewnością tych imprez będzie dużo więcej. Jakie plany najbliższe? No mamy nadzieję, że tych imprez będzie coraz więcej. Chcemy się rozwijać i przy współpracy z Gminnym Domem Kultury, też z Gminą Czarna, organizować coraz więcej takich imprez, bo jak widać, cieszą się dosyć dużą popularnością. No i za rok Bieszczady znów. My mądrzejsi i bardziej dojrzali, wracamy jak powraca ptak i ktoś znowu ognisko.
pieczony chleb, kartofle i na patyku kawałek kiełbasy. Smakują jak królewski stół, w oczach migają znane obrazy. O modernizację tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy, zabiegała Straż Pożarna. Pan jest jej członkiem. Czy takim organizacjom łatwo jest pozyskiwać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich? No, Straży Pożarnej o tyle jest łatwiej, że Straż Pożarna nie ponosi wkładu własnego, bo ten program realizowany przez lokalną grupę działania Zielone Bieszczady właśnie przewidywał to, że stowarzyszenia mogą, nie muszą mieć własnego wkładu, więc jest to też odciążenie dla gminy. Wiadomo, że to służy nie tylko Straży Pożarnej, ale wszystkim nam, i turystom, i mieszkańcom. Jesteśmy tutaj na terenie miejscowości Rabe, gdzie został niedawno oddany do użytku, w ubiegłym roku konkretnie, ten parking, który jest fragmentem ścieżki historyczno-przyrodniczej Rabe, która łączy się z taką ścieżką Żukowem do Krainy Lipeckiej. Tak biorąc położenie tego miejsca przy drodze wojewódzkiej, Uszyki Dolne, Uszyki Górne, to właściwie pierwszy parking po 10 km, gdzie tu może nawet wjechać też autobus. Położenie jest też jeszcze takie, można powiedzieć, strategiczne, ponieważ po pierwsze turysta może zostawić swój samochód, wyjść na szlak, zrobić taką pętelkę, wrócić. Może również tutaj przy wiacie odpocząć. No, a obok jeszcze jest cerkiewka, którą można zwiedzić, jako, która jest położona też na szlaku architektury drewnianej, która przebiega tutaj po tym terenie. Cisza, spokój, wspaniałe krajobrazy, ciekawi ludzie, artyści, wody mineralne. Wszystko jest, co potrzebne turyście, by dobrze wypoczywać. Ja chętnie zostałabym też tu dłużej, ale praca czeka. Za 2 tygodnie kolejny program. Tym razem będziemy w Brzozowie. Do zobaczenia.